Czołem witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Warface. Gramy ponownie rankedy, ponownie z Everestem, żadnej zmiany szczerze mówiąc. Ale no, chyba wrócimy do tych rankedów na jakiś czas, bo jakoś tak nawet mam ochotę. Miałem rozgrywać misje te... No, jak Prypeć ostatnio graliśmy na strumyku, ale jakoś mi się nie chce szczerze mówiąc. To jest taka straszna nawalanka tylko po prostu, nie? Jakoś nie przypadam za tego typu. Znaczy, w Vermintide mi to na przykład pasuje, nie? Ale w Warface jednak bardziej wolę grać rankedy, pograć coś przeciwko ludziom, nie? Takie, nie wiem, jakieś bardziej wymagające się wydaje. Trafiony, zatopiony. No całkiem nieźle, do zera ich wyczyściliśmy. Napiszmy good job, skoro piszą WP, no to czemu nie? Gość idzie na basen. Okej, w takim razie ja zostanę tutaj i będę patrzył plecy. Albo ewentualnie zerknę sobie przez bramę. Nasi już oczywiście skracają. Aha, u nich żyje tylko dwóch, więc no... Jestem w stanie to zrozumieć. Tym razem. Gdzie oni są? Na basenie raczej nie, bo tam gościu patrzył. No i zostaliśmy dwóch na jednego, no chociaż tyle, no ale właśnie. Otworzył główną bramę chyba. O, o co? Ja pierdzielę. Nawet nie wiem, on mi spod ziemi wyrósł normalnie. Tak, you dump mate. No, piszą ludzie, którzy zraszowali i zginęli, nie? We trzech gości zginęło przez to, że zraszowali. No ale to są rankedy, nie? Znaczy, właściwie nie tylko rankedy, nie? Na normalnych tak samo jest. To jest po prostu, no nie tylko Warface, ale między innymi. Między innymi tutaj właśnie, no i po co skraca? Wyleci mu ktoś z karabinem i gość jest martwy, nie? Kompletny bezsens, no ale leci, nie? Czemu nie? Później będzie pisał, że ktoś jest dump. Aha. Czterech zostało. W drużynie przeciwnika. No, oczywiście już pełny rush u mnie, już oni się nie przejmują niczym. Mimo, że mamy 1-1. Okej, okay. No, przynajmniej tyle. Przynajmniej załatwił. Dobra. No, gość pewnie znowu skróci basen. Okej, okay, niech skraca. Ja się wpatruję stąd. Raczej przeżyje. Więc możemy chyba wracać tutaj. Okej, fleszyk poszedł. Dobra. No, jest tam typo. Ich jest dwóch, czy mi się wydaje? No, jest ich dwóch. Więc wątpię, czy to się uda zrobić. No tak, no. Ktoś musi myśleć, nie? Więc tym razem zrobiłem to ja. I nie zraszowałem. Oni mają już trzech typów, więc... Cóż, w tym momencie raczej to wygramy.
ale jeszcze nic pewnego. Jak moi wszyscy będą rushować, grając jeszcze snajperami do tego, no to jeszcze się może różnie skończyć. No właśnie, jest w tym momencie 2-2. No ja pierdzielę, no. Dlaczego ci ludzie są tak kompletnymi? Naprawdę, już nie chcę się wyrażać, ale... Oczywiście, że mogę to zrobić, ale to... Okej... Okay. Ups, no dobra. Oj, naprawdę. Ciężka sprawa z tymi randomami. To w arenie jeszcze nie jest tak najgorzej, nie? No ja tam narzekam też, no... Na randomy w arenie czasami czy coś tam, ale tutaj po prostu naprawdę, tak bezmyślnie, jest trzech typów, no i już gościa rushują kompletnie bez pomyślunku, nie? I broniąc, mając przewagę dwóch graczy, mamy tylko 3-2, nie? To jest straszliwie słaby wynik, jeszcze możemy to nawet przegrać. Wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że no, ludzie mają problemy z myśleniem, nie? No skill skillem, nie? Różnie może być, czasami się może nie udać zabić, no ale... No. Ale po prostu no, takie kurde jakieś, nie wiem, kojarzenie podstawowych faktów, że jak się broni jakiegoś miejsca, no to trzeba jednak przystanąć, a nie lecieć. Na chama. No i mamy 2-2, przegramy, będzie 3-3. No dobra, może nie przegramy. Mam nadzieję, że nie jednak, bo wolałbym to wygrać. Dobra. A nie, jeszcze jeden żyje. O. Dobra, już nie żyje. Uff. Aha, chyba poddali. No, GG. Dobra, zagram jeszcze jeden. Ale no naprawdę, czasami to aż po prostu idzie ręce załamać, nie? Jak ludzie kompletnie bez pomyślunku grają. No mieli trzech w drużynie, więc z drugiej strony oni nie mieli i tak szans właściwie. Dobra, mniejsza z tym. Zaraz odpalimy kolejną, tylko zobaczymy ile za to dostanę. Aha. A, no 500 expa dostałem. Prawie 19 level. No dobra, próbujemy jeszcze raz. Podpisuję się pod jego słowami. Teraz proszę uważać tych, którzy bardzo mocno słuchają, krytykują. Jestem antykomunistą, jestem antyfaszystą, antynazistą, jestem w ogóle przeciwny jakiejkolwiek formie totalitaryzmu państwowego i walczę z tym i po prostu jestem fan. No jedno mogę wam powiedzieć tak z całą pewnością. Mam dzisiaj szczęście do map, bo tak, lubię Blitza tego na Hawkrock, ale lubię też piramidę i dlatego no w tym aspekcie szczęście dopisuję zdecydowanie. Wow. Okej, ktoś tam na pewno jest. No już nie ma.
Dobra. No niezła pasca, szczerze mówiąc. Oby to się nie odmieniło, oby się nie odmieniło. Dobra, jedziemy jeszcze raz na jedynkę. No i czego strzelasz, kretynie? Okej, przypilnujemy tego miejsca standardowo. Ale coś mi się wydaje, że... No właśnie. Poszli wszyscy na dwójkę. Znaczy nie wiem, czy wszyscy, ale prawdopodobnie większość. Także najwyższa pora się przemieścić. O! No dobra, dobrze się za późno zorientował, bo tak to by mnie zgarnął jedną salwą. No ten szybko sobie... Okej. Co tu się dzieje? Jaki pojedynek? No przegraliśmy. No nikt nie był na dwójce, kurde, błąd. Ale jeszcze nikt nie wyszedł, to jest spory sukces. No niech ktoś... Dobra, ja idę na dwójkę. Z kolegą. O, jednak jedynka chyba. Dla odmiany. No, dokładnie. Ich żyje trzech, nas też, więc jest jakaś szansa jeszcze. Trzech na dwóch. Okej, jestem z SMG został. Kurde. Wow. Mało czasu. Dobra, zdążę. Powinienem zdążyć. Ja pierdzielę, jeszcze jeden. Aj, kurde. Myślałem, że zostało ich dwóch tylko, no. No, pusto. Dobra, trafiony. To chyba będzie dwójka, powiem szczerze. Na tej jedynce to niewiele widać. A dwójka jest prawdopodobnie znowu niebroniona. Nie, nie, jednak na jedynce nas wykosili. Dobra, to zawracam, kurde. Tych trzech żyje, nas też, więc jest jakaś szansa. Dobra. To haker. To haker już centralnie, on... Kurde. Serio? No człowieku, no. On stoi... Dobra, no trudno. No z celowaniem to nie poszło mu. Ale to jest kurde chyba haker ten gościu u nich, ten Red. Wychyla na pewniaka, zabija zanim wychyli, no to w ogóle nie. Okej, znowu dwójka. No cóż. Jeszcze mamy jednego AFK chyba.
Dobra, lecimy, może się uda. Okej. Czyżbym został sam? Aj, no, bez szans. Okej. No dobra. Tym razem się chyba nie uda łatwo wygrać. Chcą wykopać AFK, no. Po co? Po co? Jak gdyby go bot zastępował chociaż. No to okej, okay, no to ale jak go nawet bot nie zastępuje, po prostu będzie jednego gracza mniej, no to po co go kikować? Może wróci, nie? Okej, ktoś już wyszedł. Od nas oczywiście. No to GG. O, czekajcie. Może jeszcze nie. Jest 3-2. Ale ten hakcior wykosi, no on wykosi wszystkich. No, tym razem innym załatwił. Dobra, przegrajmy w sumie szybko, nie? Jak dla mnie to hakcior, ewidentnie. O co chodzi? Poddali? Może i tak, nawet nie zauważyłem. Oj, no tragedia, tragedia, nie? Poprzednia rozgrywka tak samo jak ta. No, zbanują mu pewnie konto. Może, nie? To nie wiadomo, kurde. Chyba będziemy kończyć. No cóż, 2 mecze średnio udane, chociaż z drugiej strony, no poszło mi całkiem nieźle w obu właściwie, więc... No, z dwojga złego, no, coś dobrego. A! O kurde, rękawice mi się rozdupcyły. Naprawmy je, ale nie wiem, to są rękawice, które... Nie, dobra, weźmy to. Naprawmy, no w ogóle ponaprawiajmy rzeczy, skoro już się za to zabraliśmy. Na snajper... O kurde, ależ to jest drogie. No dobra, jeszcze pytona naprawimy. Też drogie dziadostwo. Dobra. I będziemy kończyć. Cóż, nie udało się wygrać drugiej niestety, no ale z hakerami tak to bywa. Widzimy się w kolejnym odcinku, w czwartek, czyli no prawdopodobnie pogramy znowu rankedy, chociaż zobaczymy, zobaczymy, no bo jak to tak ma wyglądać, to lepiej zabrać się za jakieś, nie wiem, klasyczne blice czy coś w tym stylu. Póki co, dzięki serdeczne za oglądanie, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Czołem.